Tytuł kursu: zasady wykonywania zabiegów upiększających twarz. Moduł: zasady w makijażu ślubnym i fotograficznym. Temat wideokastu: makijaż ślubny i fotograficzny. Makijaż ślubny nie musi być nudny. Jeśli panna młoda jest osobą młodą i żywiołową, warto wykonać ten makijaż z wykorzystaniem intensywnych kolorów. Twarz naszej modelki została już przygotowana i możemy przejść do makijażu oka. Na całą powiekę ruchomą nakładamy bardzo jasny cień, aby rozświetlić całe oko. Następnie grafitową kredką od połowy oka malujemy kreskę, która w zewnętrznym kąciku mocno się rozszerza, i rozcieramy tą kreskę. Na wewnętrzną część powieki ruchomej nakładamy turkusowy cień, a w zewnętrznym kąciku cień różowo-fioletowy, ale tak, żeby pomiędzy tymi dwoma kolorami była przerwa. Rozcieramy granice obu cieni. Dolną powiekę podkreślamy, malując kreskę tuż przy linii rzęs w zewnętrznym kąciku i nakładamy niewielką ilość różowo-fioletowego cienia. Pod brwi na środek powieki ruchomej nakładamy jasny cień i rozcieramy granice. Na koniec na powiece ruchomej, tuż przy linii rzęs, malujemy cienką kreskę eyelinerem i tuszujemy rzęsy. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.